Krystyna Janda, ikona polskiego teatru i kina, niezmiennie fascynuje swoją artystyczną obecnością oraz życiową postawą. Przez lata swojej kariery, Janda stworzyła niezapomniane role, które stały się częścią kulturalnego dziedzictwa Polski. Niedawne informacje dotyczące jej emerytury, jakie podał Super Express, wywołały spore zainteresowanie mediów. Pomimo, że emerytura artystki wynosi zaledwie 2000 tysiące złotych, Janda pozostaje aktywna zawodowo, co pozwala jej utrzymać stabilność finansową. W rozmowie z Onetem, Janda wyjawiła, że zaczęła patrzeć na wiele spraw z większą refleksją. Opowiedziała o swoim nietypowym zachowaniu podczas jednej z podróży samolotem. Ostatnio wsiadając do samolotu, lecąc gdzieś bardzo daleko, spisałam w samolocie testament. Sfotografowałam i wysłałam do syna dodała również konkretne dyrektywy, które mają być przestrzegane w przypadku jej śmierci. Gdybym umarła, to pamiętajcie ten obraz jest kupiony na pięćdziesiąt. Urodzina ojca i on idzie do jego córki. Pamiętajcie, że dom trzeba sprzedać, pamiętajcie, co z fundacją i tak dalej i tym podobne. Te słowa świadczą o pragmatycznym podejściu Jandy do życia i śmierci. Podkreślając jej chęć zadbania o sprawy rodzinne i zawodowe nawet po swoim odejściu, jest to kolejny dowód na to, że Krystyna Janda, mimo przeciwności, pozostaje postacią niezwykle silną i inspirującą, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Krystyna Janda Mimo swojego wieku i ogromnego doświadczenia scenicznego i filmowego, wciąż pozostaje aktywna zawodowo, choć zdaje sobie sprawę z fizycznych ograniczeń, które z biegiem czasu stają się coraz bardziej odczuwalne. W rozmowie z magazynem pani, artystka podzieliła się swoimi refleksjami na temat starzenia się i zmian w swoim życiu, które wpłynęły na jej podejście do pracy i codziennego funkcjonowania. Janda opowiedziała o swojej rozmowie z sąsiadem, który opowiadał jej o 92-letniej kobiecie z Milanówka, odważającej się na podróż dookoła świata i kupującej nowe meble mimo swojego wieku. To spotkanie skłoniło Jandy do przemyśleń na temat własnej przyszłości i postawy wobec życia. Ja już nic nie kupuję, bo myślę, po co? Przecież niedługo umrę. Zapytałam więc, po co tej pani ta komoda, bo jej się podobała. Pomyślałam, że skoro ja mam 71 lat, to jeszcze 21 lat mogę sobie kupować nowe komody. Tak więc, dopóki mam siłę, to pracuję, bo mi się podoba, wyznała gwiazda, demonstrując swoje odnowione, pozytywne podejście do życia i pracy. Wyznanie Jandy o złamanej nodze w zeszłym roku rzuca światło na jej zdrowie i fizyczne ograniczenia, które zaczęły wpływać na jej działalność zawodową. Od momentu, kiedy w zeszłym roku złamałam nogę, zrozumiałam, że istnieje bariera fizyczna granica, po której nie da się już funkcjonować tak samo, przyznała. To doświadczenie uświadomiło jej, że mimo chęci i motywacji do pracy, musi ona także brać pod uwagę swoje zdrowie i samopoczucie. Historia Jandy pokazuje, jak ważne jest znajdowanie równowagi między pasją a zdrowiem, szczególnie w późniejszym okresie życia. Jej postawa może być inspiracją dla wielu, by cieszyć się życiem i pracą, dopóki pozwalają na to siły jednocześnie akceptując i dostosowując się do zmieniających się okoliczności.